Drogie panie, drogie kandydatki na księżniczki, drogie kandydatki na kobiety, w tych trudnych warunkach chcę wam przekazać jedną niezwykłą wiadomość, którą usłyszałem bardzo, bardzo wiele lat temu. Bardzo wiele lat temu przeczytałem opracowanie, z którego wynikało jasno i oczywiście, że facet, jeżeli chce przeżyć cudowną noc z kobietą i ma do wyboru różne kobiety, to na tę jedną cudowną noc wybierze sobie taką, która ma największy, najbardziej jędrny aparat oddechowy, taką, która jest najzgrabniejsza, taką, która ma najdłuższe rzęsy, taką, która ma, jest najlepiej zrobiona i najbardziej przypomina Barbie albo jakąś inną laleczkę. I na jedną noc to od wieków facet wybiera kobietę, która się wydaje mu najpiękniejsza, to znaczy budzi u niego największe pożądanie. Natomiast ta przepiękna kobieta nie ma szans spowodować, żeby on jej się oświadczył, ponieważ facet, mężczyzna wybiera na swoją partnerkę życiową wcale nie najpiękniejszą kobietę, wcale nie najmądrzejszą, wcale nie najzgrabniejszą, wcale nie najmłodszą. Facet, jak pada na kolano przed kobietą i błaga ją, żeby została jego żoną, to to, co do niej czuje, to po pierwsze jest to takie głębokie poczucie, że jest mu dobrze z tą kobietą, z tą dziewczyną. Ma nadzieję, że z nią mu zawsze będzie dobrze. Natomiast typ tej kobiety to nie jest aktorka, to nie jest profesorka, to nie jest pani psycholog, to nie jest nauczycielka, to nie jest pielęgniarka. Nie. Typem tej kobiety, o której facet marzy, żeby z nią spędzić życia, to jest kumpela z podwórka. Drogie panie, dlatego tak wiele z was niestety idzie niewłaściwą drogą. Tu nie chodzi o urodę. O urodę chodzi tylko wtedy, jeżeli to ma być na jedną noc, jeżeli to ma być na stałe, to on ma się przy was dobrze czuć, ma się przy tobie czuć tak jak przy kumpeli z podwórka, ma się czuć po prostu, on się ma przy tobie czuć swobodnie, bezpiecznie i chcieć się tobą zaopiekować. Ja wiem, że to jest bardzo trudne do łyknięcia, ale jakby któraś chciała się dowiedzieć, jak to osiągnąć, to chętnie wytłumaczę.